Osiem zespołów chłopców z rocznika 2006 rywalizowało w turnieju piłki halowej Energia Cup 2017, zorganizowanym w niedzielę w hali sportowej w Kozienicach. Rywalami gospodarzy Energii Kozienice byli piłkarze tak znanych klubów jak Korona Kielce, Polonia Warszawa czy wreszcie Delta Warszawa, w której przygodę z piłką rozpoczynał Robert Lewandowski. Grali również zawodnicy juniora Radom i Prokupionki. Rywalizacja systemem każdy z każdym sprawiła, że wszystkie drużyny rozegrały tyle samo spotkań, czyli 7. Te obfitowały w bramki. W sumie w 28 meczach padło ich 93. Ponad 1/4 zdobyli młodzi piłkarze Delty. Podopieczni Krzysztofa Trzeciakowskiego prezentowali zdecydowanie najlepszą i mimo młodego wieku momentami bardzo dojrzałą grę. Delta wygrała wszystkie spotkania, tracąc w nich zaledwie 2 bramki. O czołowe lokaty walczyli również zawodnicy Korony i Polonii. Kielczanie, którzy wystawili 2 zespoły, zajęli 2. i 3. miejsce. A tuż za nimi rywalizację ukończyły czarne koszule. Na tle takich zespołów całkiem nieźle zaprezentowali się nasi zawodnicy. Zespół prowadzony przez Pawła Rajna zajął 5. miejsce. Energia przegrała 2 mecze z Koroną i uległa dość wyraźnie Delcie, ale w spotkaniu z Polonią Kozieńczanie pokazali, że mają spory potencjał. Zagrali swój najlepszy mecz turnieju i zasłużenie wygrali 4-1. Po komplet punktów sięgnęli także w meczach z Prochem i kolegami z drugiego zespołu, a ich spotkanie z juniorem Radom zakończyło się bezbramkowym remisem. Drugi zespół Energii, choć przegrał wszystkie spotkania, zebrał cenne doświadczenie. Po ostatnim meczu konieczne okazały się rzuty karne, które pozwoliły wyłonić króla strzelców, bowiem aż 3 zawodników miało na koncie po 7 bramek. Najpewniej karne wykonywał Marcel Łukawski z Korony, który wykorzystał 2 z 3 prób. Nieco gorzej poradzili sobie Dawid Konopka z juniora i Maciej Lubelski z Delty. Podczas ceremonii zakończenia piłkarze 3 najlepszych zespołów otrzymali puchary, medale i nagrody rzeczowe, a pozostali pamiątkowe dyplomy. Oprócz statuetki króla strzelców wręczono także 2 wyróżnienia indywidualne. Najlepszym bramkarzem trenerzy uznali Maksymiliana Starzyka z Korony Kielce, a najbardziej wartościowym zawodnikiem był Mikołaj Jenda z Delty Warszawa. Godną podkreślenia była także postawa publiczności, głównie rodziców młodych piłkarzy, którzy głośno zagrzewali swoje pociechy do jeszcze lepszej gry. Zdecydowany prym wiedli tu sympatycy Korony Kielce. Głównym sponsorem turnieju była Enea Wytwarzanie, a w organizację włączyły się także 3 związki zawodowe działające na terenie zakładu w Świerżach Górnych.